Koło umieszczone jest na długiej osi. Po drugiej stronie punktu podparcia wieszamy krążki. Widzimy, że trzy krążki równoważą ciężar koła. Gdy zawiesimy dwa krążki, powstaje moment siły, który powoduje opadanie koła w dół. Gdy zawiesimy cztery krążki, moment sił skierowany jest przeciwnie i koło unosi się do góry. Teraz wprawiamy koło w ruch obrotowy. Zawieszono trzy krążki i układ jest w równowadze. Nie działa na niego żaden moment siły. Nie udaje się obrócić wirującego koła. Oś obrotu zachowuje stały kierunek. To ilustracja zasady zachowania momentu pędu, gdy na układ nie działa moment siły. Moment pędu jest stały, zarówno co do wartości, jak i kierunku. Koło wiruje. Dodajemy czwarty krążek. Koło zachowuje się teraz inaczej. Nie unosi się do góry, a zaczyna obracać się wokół pionowej osi. Ten obrót spowodowany jest działaniem momentu siły. Wypadkowa siła działająca na koło skierowana jest pionowo do góry. Moment siły prostopadły do wektora siły i ramienia siły skierowany jest poziomo. Poziomo skierowany moment siły nadaje układowi przyspieszenie kątowe o takim samym poziomym kierunku. Oznacza to, że po pewnym czasie delta t nastąpi zmiana wektora prędkości kątowej o wektor delta omega, który jest skierowany poziomo tak, jak wektor przyspieszenia kątowego. Suma wektorów omega i delta omega jest prędkością kątową koła omega prim po czasie delta t. Jak widać, kierunek tej nowej prędkości kątowej wyznaczony jest przez prostą AA prim. Kierunek prędkości kątowej pokrywa się zawsze z osią obrotu, więc na skutek działania momentu siły oś obrotu koła będzie obracać się w płaszczyźnie poziomej. Teraz zdejmujemy krążki. Zostawiamy dwa krążki, a więc na koło działa siła wypadkowa skierowana pionowo w dół. Moment siły jest teraz skierowany przeciwnie niż poprzednio i obserwujemy obrót koła w przeciwną stronę.